W dzisiejszym odcinku moja opiekunka się we mnie zakochała. Czekaj, zakochała? Tak, tak, sus. To było naprawdę dziwne. Opiekunka, którą zatrudniłem, była szalona. A pod koniec odcinka poznałem całą prawdę. Oglądaj odcinek do końca, zostaw sobie like, aby pomóc żółwikom. Napisz w komentarzu opiekunka, a przy moim serduszku odpiszę. I zapraszam do filmu. O mój Boże, jestem spuściony do pracy. O, szybko. I siup. Hej piesku! Hał, hał! Ale Koty Junior! Gdzie jesteś? Chyba on będzie tutaj! Ha! Popito skok 3000! Au! Mój nosek! Ale Koty Junior! Co ty robisz? Ha! Nudzi mi się! Tak, tak, wiem, że nudy! Ale może bananka? Nie! Chcę chipsy! Okej! Okay. Mikrofala! I pyk! Proszę! Dziękuję, dziękuję, dziękuję! Chipsy the best! Chipsy the best! Ha, ha! Okej! Okay. Ale posłuchaj! Dzisiaj przychodzi nowa opiekunka! I proszę, nie zrób nic szalonego. Ale opiekunki śmierdzą kupą. Wiem, wiem, wiem. Ale ta będzie niesamowita. Ale z moich kalkulacji powinna być za sekundę. Ha! Tak, tak! Dzień dobry! Au! Uderzyłem się o drzwi! Ale wejdź do domu! To mój mały synek, Koty Junior! I on nie ma mamy! Smutno! Hej, jestem Patty! Hej, Patty! I mój synek! Ha! O nie, on znowu to robi! Co on mi robi? On lubi wąchać stopy nowych ludzi. Dziwne. Ale synku, do pokoju. Halo, wynoś się stąd. Wynoś się stąd. Okej, Patty. Trzy zasady. Mój syn je tylko chipsy. Nienawidzi opiekunek. I nigdy nie mów o pająkach. Pająkach? O, o. Gdzie pająk? Synku, spokojnie. Nie ma tutaj pająków. Ale okej, okay, muszę iść do pracy. Dobrze, dobrze. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Zapłacę ci jak wrócę. Pa, pa, amigo. 8 godzin później. O mój Boże, tak długo pracowałem. Jest północ. Ale okej, okay, Patty, muszę cię przeprosić. Czekaj, Koty Junior. Ty to jesz? Przecież ty tylko jesz chipsy i cukierki. Poczekaj chwilę, Patty. Zaraz zewleję. Hej, Koty, chcesz obiad? O tak, dziękuję, dziękuję. Ale ty jesteś opiekunką. Nie, kuchnią. Kucharzem. Jak ty to zrobiłaś? On nigdy nie je takich rzeczy. Ona zrobiła mojemu synkowi. Posłuchaj, mega susie. Nie wiem, co zrobiłaś, ale to nie moje dziecko. Mam pomysł. Pająki atakują. Okej, okay, to jest mój synek. Ale jak to zrobiłaś? On nie śmierdzi. Jesteś naprawdę słodki. Co to? Napchałem zlew popitami. Co? Ale ja nie chcę twojego obiadu. Poczekaj chwilę. Ona płacze. Dlaczego płaczesz? Smutno. Robiłam go bardzo długo. O Jezu, to przeze mnie. Ale ja nie jestem głodny.
Czyli mnie nie lubisz. Co? Ale ja tak nie powiedziałem. Muchas gracias. Aaaa! Tato, jesteś niemiły dla mamy. Mamy? Czemu ją tak nazywasz? Kazała mi tak mówić. Dziwne. Nie, to nie ja. Okej. Ale synu, twoja mama umarła. Ale dobra, spróbuję twojego obiadu. Boję się. Okej, czekaj, dlaczego dałaś tam talerz? Usiądź obok mnie. Okej. Sus. Ona ugotowała dla mnie taki obiad? Mojemu synkowi naprawdę smakuje. Jak było w pracy, kochanie? Czekaj, kochanie? I czemu pytasz? Ale było dobrze. W mojej było nudno, więc zrobiłam pranie. Czekaj, ale po co? Ty masz tylko opiekować się Goty Juniorkiem. Ale okej, ja idę do łóżka. Goty Juniorku, chodź ze mną. Dobrze. Że tato. Okej, poszedł. On jest naprawdę dobrym dzieckiem. Serio? Padł ze schodów. Co się stało z jego mamą? O, to był smutny wypadek. Została zabita przez baby Bobita. Więc nie masz dziewczyny. Nie. I nie potrzebuję. Sus. Ale to czas, abym poszedł spać. Hej, Goty Junior. Dobranoc, tato i mamo. Czekaj, co? Ale on nie ma mamy. Serio? Ale Patty, to jest twój pokój. Obok synka. Wow. Epicki. Po której stronie śpisz? Poczekaj, co? W którym pokoju? Na samym końcu. Tak. Dobrze. Dobrze, ale idę pod prysznic. Nie podglądajcie. O, tak. Czyściutki i zmęczony. Więc idę do mojego łóżeczka. Ha, dziadła! Co? Jest. Patty, co robisz w moim łóżku? To moje łóżko. Bałam się spać sama. Spokojnie. W tym domu nic nie ma. Ale potwory są pod łóżkiem. Okej. Zostań tutaj, a ja pójdę do tej sypialni. Ale tutaj nie ma potworów. Ale okej. Dobranoc. 8 godzin później. Mega wyspany. Co robicie? Czekaj, Goty Junior, miałeś nie wchodzić do mojego pokoju. Dobrze, ale czemu ona może, a ja nie? Jaka ona? O czym ty mówisz? Bła! Co jest? Co ty robisz w moim łóżku? Jesteś chora. Przepraszam. Przepraszasz? Kradłaś się do mojego łóżka. To dziwne. Musiałam lunatykować. Proszę, obiecuję. O, kochani, to jest naprawdę chore. Ona zachowuje się mega sus. Okej. Ostatnie ostrzeżenie. Następnym razem pożałujesz. Rozumiesz? Tak. Idę zrobić śniadanie. Okej. Zrobić śniadanie? Ale mam pomysł. I zobaczymy, co ona knuje. Sprawdzimy nagrania z kamer. I zobaczymy, czy naprawdę lunatykowała. Dlaczego synek siedzi przy stole? Czy ona zrobiła mu pranie mózgu? To jest naprawdę dziwne. Ale jestem taki głodny. Więc to czas na burgera. Bon appetit. O, tak. Ale czekajcie, ja nie mogę zjeść, bo muszę pójść na górę i dowiedzieć się, co ona knuła ostatniej nocy. Okej, klik. Poczekaj chwilę, kochani. Ona się obudziła.
Może ona naprawdę lunatykuje, ale jej oczy są otwarte i się rozgląda. Czekaj, ona do mnie podeszła i po prostu stoi i się patrzy. Ha, to było dziwne. Jestem w niebezpieczeństwie. Ona wczołgała się do mojego łóżka. Ta dziewczyna jest totalnie szalona. Wszystko w porządku? Co? Czy ty sobie ze mnie żartujesz? Widziałem wszystko. Goti, bo ja cię bardzo kocham. Chodź tutaj, słodziaku. A, jesteś szalona. A, popitowe uderzenie. Ogarnij się i wynoś się z mojego domu. Dokładnie, czekaj, co ty robisz? I nigdy nie wracaj. O, ta opiekunka miała niezłe kuku. Ale czekajcie. Gdzie jest mój syn? Goti Junior, o nie. Co ona zrobiła mojemu synkowi? O mój Boże. Goti Junior. O nie, nie. Ona go wzięła ze sobą. Poczekaj. Co? Proszę, nie zostawiaj mnie. O, powiedziałem, wynoś się z mojego domu. O, dokładnie, głupia babo. Wynoś się z mojego domu. O mój Boże. Czy ja ją właśnie potrąciłem? He, myślę, że mam ogromne kłopoty. Do domu. Ale ja wam dziękuję za oglądanie tego filmu i pa, pa.